Jak donosi na żywo, Agata Kulesza, 47L, nadal nie uwolniła się od męża. W sądzie bywa naprawdę ostro. Siostra aktorki oraz jej bliska przyjaciółka, wokalistka, Katarzyna Nosowska, zeznawały na jej ostatniej rozprawie rozwodowej. Reklama gwiazda nie pojawiła się w sądzie. Natomiast jej mąż w rozmowie z mediami podtrzymywał swoją wersję. Że był nękany psychicznie przez małżonkę. Duchowo czuję się wdowcem. Jestem zrujnowany i rozmontowany nerwowo, przytacza jego słowa, tygodnik. Agata Kulesza wniosła pozew o rozwód po tym, gdy wyszło na jaw, że w ostatnich latach jej mąż bywał wobec niej agresywny, wpadał w szał. Wystąpiła nawet o założenie niebieskiej karty z powodu przemocy w rodzinie. Aktorka wniosła też do sądu kolejny pozew. Wystąpiła o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Mnie to nie dziwi. Agata ciężko pracuje i zależy jej na tym, aby tantiemy z filmów, w których zagrała, czy inne wynagrodzenia, należały się tylko jej, mówi przyjaciółka gwiazdy. Dodała, że artystka, jeśli nie musi, nie przychodzi do sądu. Woli unikać zamieszania wokół życia prywatnego. Chce odpocząć, wyjechać i próbować choć na chwilę zapomnieć o strasznym koszmarze, który przeszła. Towarzyszyć jej będzie córka Marianna, zdradziła.